Jeśli ktoś jeszcze miałby wątpliwości, gdzie bukujemy hotele, to pokażę Wam teraz travala.pl. Zarezerwowaliśmy hotel B&B, hotel Rzeszów. Zapłaciliśmy, powiedzmy, 200 euro. Zapłaciliśmy 200 euro, a ten sam pokój, ten sam hotel na konkurencji na Booking, B&B Hotel Rzeszów, w tej samej dacie, wszystko to samo, 272 euro. 70 euro więcej na 200 euro płacimy na Booking.com, a 70 euro mniej, ponad 75 euro mniej na travala.pl. Także jeśli naprawdę bukujecie, bo my tu bukujemy trochę hoteli, tutaj są nasze zabukowane Leonardo, Hotel Blue w Chorwacji, Micheldorf w Niemczech, Leonardo tutaj w Wenecji teraz ostatnio i teraz w Rzeszowie. 70 euro różnicy na tak małej kwocie. Polecam. Siemaneczko, siemaneczko. Pozdrowienia z parku w Nysie. Mamy dzisiaj wtorek, piękną pogodę, 30 stopni zapowiadane i samo słońce, bardzo fajnie. Bardzo fajnie też dalej, jeszcze kopię cake, ponad 70% w skali roku. Przez noc ponad 35 dolarów, ponad dwie sztuki. Także wszystko pięknie, ładnie. A tutaj kondycja musi być. Zachęcam i polecam naprawdę wszystkim spacer z rana, jeśli tylko oczywiście ktoś może. Po parku, bo wszystko, co całe ciśnienie nagromadziło mi się przez ostatnie kilka dni w głowie, pomału fajnie uchodzi, ulatuje i można naprawdę fajnie się w ten sposób zrelaksować. Także zachęcam do zostawienia na sekundę telefonu i pochodzić sobie po parku, a zobaczycie ulgę, jak to fajnie jest, a przy okazji wasza kondycja się poprawi. Do wszystkich osób, które są ewentualnie teraz na etapie zakupu rowera. Jeśli planujecie zakup rowera nieelektrycznego, to zachęcam się podwójnie zastanowić, bo tak jak widzicie, u mnie tutaj bateria jest. U mnie bateria jest i naprawdę bardzo fajnie jeździ się na rowerkach, na elektrycznych rowerach. Także naprawdę mega super, bo i można opcję wyłączyć, jeśli się chce zmęczyć i jeśli się chce popedałować tak mocno, ale można tą opcję też w każdej chwili przynajmniej sobie włączyć, jak jedziemy gdzieś pod jakąś mocną górę, jak nie możemy wytrzymać, albo jak na przykład chcemy się zrelaksować, tak jak ja teraz w parku, przez park i nie chce mi się tak mocno dreptać i pedałować i bardzo się wysilać, to włączam sobie na jedyneczkę, bo mamy trzy biegi, więc trzy takie możliwości wspomagania, tak? Czyli jedyneczka wspomaga nas bardzo delikatnie, dwójeczka już tak trochę mocniej, więc już dużo łatwiej wyjechać jest pod górkę, a na trójce to naprawdę niewiele trzeba pedałować, żeby pod dość spore górki wyjechać. Uwaga, żebym teraz telefon z ręki nie wypadł, bo mamy tu takie trochę nierówności w parku. No, więc naprawdę, jeśli rozważacie zakup rowera, to ja zdecydowanie polecam rower elektryczny. Ja polecam elektryczny. No i tak, można sobie jeździć po parku, jest bardzo miło i przyjemnie. Czekajcie, ominiemy tutaj panów takich sobie siedzących na ławce. Więc teraz mamy tutaj właśnie górkę. Mamy górkę, ja mam jedyneczkę, nie męczę się, ale też muszę pedałować, bo ten rower sam elektryczny nie jedzie, tu trzeba pedałować, tylko wystarczy trochę po prostu lżej, także zachęcam i polecam rower elektryczny. Mega dróżki, mega park w Nysie, na pewno w każdym mieście gdzieś znajdzie się jakiś taki park, czy nawet poza miastem, na wioskach jeszcze bardziej, więc jazda takim rowerkiem jest naprawdę bardzo przyjemna w taką pogodę i właśnie dlatego szukamy miejsca do życia, gdzie ciągle jest ładna pogoda, gdzie ciągle jest lato, gdzie ciągle można w ten sposób spędzać miło, łatwo, miło i przyjemnie dzień, naprawdę. No, ja mam dwie gałki. No daj spróbować, czy masz lepszego? Lepsze. Wy macie kręcałki, ja tych kręconych nie lubię. Włoskie tak, ale te amerykańskie mi nie podchodzą. Jakbym miał przeliczyć teraz, ile taki rower kosztuje, to jeśli ktoś interesuje się kryptowalutami, to na dzień dzisiejszy, czyli który dzisiaj jest? Właśnie, to jest dobre pytanie. Który dzisiaj jest? 11, 12 czy 13 lipiec? Między 12 a 13 lipca
to przyjmując cenę kejka $15, to około 100 kejków kosztuje taki rower elektryczny, którym ja jeżdżę. To jest na dzień dzisiejszy przy tych 72% naliczeń, nie, może źle to powiedziałem, odsetek w skali roku. Około 72% odsetek w skali roku, to jest około 25 dni kopania przy tych kejkach, które tam się u mnie kopią na pancake'u, tak? NWJ-ka w górę na raz, czy w górę na już, nie, NWJ-ka w górę na już, a tutaj nasza BM-ka, z przodu. Mam pytanie odnośnie ósemek, odnośnie zębów. Czy jest tu ktoś, kto miał wyrywane ósemki i jak długo go bolały te zęby? No zęby już nie, bo zębów nie było, ale te dziąsło, buzia, no i może pozostałe zęby w pobliżu. Jak długo was bolały te zęby, jak długo jechaliście na tabletkach przeciwbólowych? Bo ja jestem już, dzisiaj jest ósmy dzień po wyrwaniu, wczoraj był równy tydzień, dzisiaj już jest ósmy dzień i dopiero dzisiaj pierwszy dzień, kiedy rano nie wziąłem tabletki przeciwbólowej, a w ogóle to przez cały dzień później biorę, jeszcze na noc, bo napierdzielało przez całe 7 dni na tabletkach przeciwbólowych ostro jechałem, bo wyrwałem tydzień temu dwie ósemki, jedną u góry, jedną na dole, na jednej wizycie, tak? 8 dni się mordowałem i już mnie to zaczynało w końcu denerwować i niepokoić. I chciałem się was zapytać, czy mieliście takie doświadczenie właśnie z ósemkami i jak was to długo bolało. No ale tak jak mówię, no już dzisiaj chociaż o tyle jest dobrze, że jest w końcu pierwszy dzień, pierwszy poranek, kiedy nie musiałem wziąć tabletki przeciwbólowej. Tyle, że znowu przed chwilą szedłem wałem koło rzeki, to tam jakiś taki cholerny wiatr, że się wystraszyłem, żeby mi to nie zawiało, no ale nic, kroki zrobiłem. Do tamy doszedłem, wracam, właśnie jestem w parku, nie wieje. I chociaż tyle dobrze, że w tym naszym pięknym parku jest chociaż trochę spokoju. No, także dajcie znać, jaka była wasza reakcja, wasze zachowanie i wasze kurde, no wyleciało mi słowo z głowy. Jak u was po prostu to wyglądało? Czy też was tak długo bolały tutaj te dziąsła i buzia, że musieliście przez aż 7 dni jechać na tabletkach, czy szybciej wam to minęło? Na szczęście w drugim parku też tak mocno nie wieje jak tam na Wale, choć troszeczkę jeszcze wieje, ale myślicie, że na przykład taki wiatr może po tygodniu wpłynąć jeszcze na tego wyrwanego zęba, wyrwane zęby dwa i może spowodować jakieś inne zapalenie na przykład? Ale myślę, że już chyba po tygodniu, może już nie. Ale jeszcze jedna sprawa, myślę, że też już dzisiaj na przykład może być lepiej i może mnie przestać że już przestało mnie tak boleć bardzo. Jest mi lepiej może dlatego, że te szwy wczoraj troszeczkę, które miałem zszyte dziąsło, popuściły i te dziąsło moje się tak trochę rozeszło. I może dzięki temu, że one w końcu tak puściły w te szwy i to, bo się rozpuściły i to, że się tak trochę rozeszło, może mi ulżyło. I tak sobie myślę i może to jest chociaż jakaś właśnie pozytywna tego rzecz. Bo przez cały tydzień miałem ściśnięte i to może kurde powodowało jakiś taki nacisk. I przez to cały czas bolała, jak w końcu wczoraj wieczorem puściły te szwy, to dzisiaj też już nie muszę przez to wziąć tabletki, może dlatego. No i znowu mamy wiatr, ale spokojnie, chciałem powiedzieć o hotelu, który do nas napisał, który zarezerwowaliśmy w Rzeszowie wczoraj. Wczoraj wieczorem zarezerwowaliśmy hotel w Rzeszowie przez trawala.pl. Naprawdę zdecydowanie polecam tą wyszukiwarkę do hoteli, bo po prostu no jest mega tanio. Każdy hotel, który bukujemy, gdziekolwiek by to nie było, jest taniej niż u konkurencji, niż wszędzie, niż na najbardziej znanych dotąd przez was, kurde, wyszukiwarkach hoteli, z których korzystaliście do tej pory. Trawala.pl. Dodatkowo jeszcze można płacić kryptowalutami. Dodatkowo można płacić chyba tym za granicą, tym chińskim, kurde, WeChat? WeChatem. Wszystkim można płacić. Binance Pay, Crypto.com Pay. Kurde, wszystkim. Ja na razie póki co wszystkie te rezerwacje, co płaciłem kartą, raz płaciłem Wizą swoją z banku, a raz płaciłem Mastercardem teraz wczoraj i też wszystko fajnie funkcjonuje. Także naprawdę polecam wam, żebyście zerknęli na trawale.pl, ale o hotelu chciałem powiedzieć. Hotel bardzo miły, fajny się okazał, bo napisał dzisiaj rano do nas, że... Czekajcie, bo ktoś tu do mnie dzwoni. Że zapytał się, czy dostawić nam dostawkę, bo opcje w hotelu, który zarezerwowaliśmy, były tylko takie, że mogliśmy wybrać jedno duże łóżko na trzy osoby, tak? Czyli ja, Dorota i Emi.
i wszyscy musielibyśmy spać w jednym łóżku, a dzisiaj napisali maila, czy dołożyć nam dostawkę do pokoju. No to bardzo nam się to podoba. Oczywiście powiedzieliśmy, że tak, że chcemy dostawkę. No i będziemy mieć jedno wielkie łóżko i jedno dla Emi. Super. Także polecam trawala.pl. To jeszcze może się wtrącę raz. Bardzo dużo informacji na swoim blogu zamieściłem odnośnie trawali. Czyli jak wejdziecie na mojego bloga mmajerski.pl, 2m z przodu, mmajerski.pl, pisane razem, bardzo dużo informacji na temat trawali znajdziecie, więc zapraszam na mojego bloga. Pozdrawiam. Na razie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego daily vloga.